Water is very important. Woda jest bardzo ważna. Yesterday we learned. Wczoraj dowiedzieliśmy się. The gene responds to the meaning. Że gen reaguje na coś, co ma znaczenie. Water is good. Woda jest dobra. Water is very good diluting and removing the poisons out of our system through the urine. Woda doskonale oczyszcza nasz organizm i usuwa te trucizny, które gromadzą się w organizmie razem z moczem. Water hydrates our tissue. Woda sprawia, że w naszych komórkach, w naszych tkankach jest więcej płynu. Water hydrates our cells. Podobnie jest w przypadku komórek. 65% of entire body is water. W 65% nasz organizm składa się z wody. These are all scientific fact. To jest naukowy fakt. So factually speaking, water is good. Tak więc mówiąc w oparciu o fakty, woda jest dobra. But even more important about water is. Ale jest jeszcze coś ważniejszego w nawiązaniu do wody. The truth of the water. To jest prawda mówiąca o wodzie. What does water means? Co oznacza woda? What kind of message water has? Jakie poselstwo woda zawiera? Because our genes are responding to the message. Dlatego, że nasze geny reagują na poselstwo. So as soon as you wake up. Tak więc jak tylko budzicie się. All night long you didn't have water. Przez całą noc nie piliście wody. As soon as you wake up, please have. I jak tylko się budzicie, proszę, wypijcie trochę wody. Preferably two glasses water. Najlepiej dwie szklanki wody. And then you don't have to have any kind of water or liquid during your breakfast. I podczas śniadania starajcie się nie popijać posiłku wodą. If you drink some kind of juices and water during the meal, jeśli podczas posiłku będziecie pić wodę czy jakieś soki, it has tendency diluting your digestive enzymes in the stomach and intestine. To wtedy rozrzedzacie ilość różnego rodzaju enzymów trawiennych w żołądku. It can impair your digestion. I to utrudnia trawienie. So if you drink as soon as possible, as you wake up. Tak więc, gdy pijecie wodę zaraz po przebudzeniu, you don't need any kind of fluid or liquid during your breakfast meal. To wtedy nie będziecie odczuwać potrzeby picia podczas śniadania. Also, avoid to drink too soon after your meal. Także unikajcie picia płynów zaraz po posiłku. Give at least half an hour. Przynajmniej pół godziny po jedzeniu. Then you can drink water. Wtedy możecie napić się trochę wody. Until lunch. Aż do obiadu. At least two glasses water. Jakieś dwie szklanki wody między obiadem, między śniadaniem i obiadem powinniście znów wypić. You know what that really means? Wiecie, co to oznacza? You should drink at least once during this lecture. Że powinniście pić przynajmniej raz w ciągu takiego wykładu. And then in the afternoon, twice. A potem po południu drugi raz. And in the evening, i wieczorem one or two glasses. Znów jedną lub dwie szklanki. So all together, tak więc łącznie seven około siedmiu, ośmiu szklanek wody is good for you. To wtedy będzie to miało dobry wpływ na we wasz organizm. Need lots of water. Powinniśmy pić dużo wody. And you'll be a little bit busier to go to bathroom though. I wtedy oczywiście będziecie częściej chodzić do ubikacji. If you don't drink enough water, jeśli nie będziecie pić dostatecznych ilości wody, you go to bathroom, to wtedy udacie się do toalety. Your urine will be very yellow. I wasz mocz będzie miał takie żółte zabarwienie. Very smelly. I będzie cuchnął. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? Your kidney had such a hard time to make urine. Że utrudniacie pracę waszym nerkom. Your kidney is doing real hard work to conserve water for you. Nerki muszą bardzo ciężko pracować, aby zachować część wody dla was. Because you are not drinking sufficient amount of water. Dlatego, że nie pijecie dostatecznych ilości wody. So if you drink water good, a jeśli pijecie odpowiednią ilość your wody, kidney will be very happy. Wtedy nerki będą bardzo szczęśliwe. Your brain will be very happy. Również mózg będzie zadowolony. And you're gonna feel really good. I będziecie naprawdę dobrze się czuć. Amazingly, you feel much less tired. I będziecie naprawdę o wiele lepiej się czuć. Because sufficient water supply increases endurance just amazingly.
Dlatego, że jeśli pijecie dostateczne ilości wody, to wtedy macie też więcej energii, czujecie Many się lepiej. People feel fatigue. Wielu ludzi odczuwa zmęczenie. Totally unnecessary fatigue. Takie niepotrzebne zmęczenie. Just because by not drinking sufficient amount. Tylko dlatego, że takie osoby piją niedostateczne ilości wody. Breathe deep. Oddychajcie głębiej. You know, and drink water. Pijcie wodę. That is really better than any other good diet. To jest nawet lepsze aniżeli jakakolwiek dieta. Whenever we talk about health, kiedykolwiek mówimy o zdrowiu, we are so obsessed with the food. To jesteśmy tak bardzo zajęci myśleniem o żywności. But air and water, especially water, ale w powietrzu, a w szczególności w wodzie, is far more important than food. Jest o wiele więcej wartości aniżeli w żywności. Today we'll talk about exercise again, dzisiaj znów będziemy mówić o ćwiczeniach fizycznych. As we talk about diabetes. I będziemy też poruszać zagadnienia związane z cukrzycą. Exercise is very important. Ćwiczenia fizyczne są niezwykle ważne. Honestly speaking, mówiąc szczerze, if you ask me, gdybyście zapytali mnie, Dr. Lee, to maintain your health, would you do the exercise and the eating anything you want to eat, or eat healthy, not to do any exercise? Doktorze Lee, czy dobrze jest wykonywać ćwiczenia fizyczne, tak aby zachować stan zdrowia na odpowiednim poziomie, czy może nie przesadzać pod tym względem? Of course, if you could do both of them together. Oczywiście, jeśli będziecie ćwiczyć fizycznie i odżywiać się prawidłowo jednocześnie. That's wonderful. To cudownie. But in terms of importance, ale jeśli chodzi o znaczenie, o ważność exercise tego, is much more important than food. To ćwiczenia fizyczne są o wiele ważniejsze, aniżeli sama żywność. There's so many people eating very healthy, jest wielu ludzi, którzy odżywiają się naprawdę zdrowo, not doing any exercise. Ale nie wykonują ćwiczeń fizycznych. This is really bad. I to naprawdę źle wpływa na ich zdrowie. But even though you eat bad, ale nawet jeśli nie odżywiacie się prawidłowo you do the exercise, i wykonujecie ćwiczenia fizyczne, you can maintain your health whole lot better than to będziecie czuć się znacznie lepiej. Just eating good food without doing any exercise. Aniżeli w sytuacji, gdy tylko odżywiacie się prawidłowo, a nie ćwiczycie fizycznie. Okay. What is diabetes? Czym jest cukrzyca? Let me show you, the cell. Pozwólcie, że pokażę wam ponownie komórkę. Picture of the cell. Zdjęcie komórki. Sun came out. Niestety słońce mocno świeci. Okay, this is cell membrane. To jest błona komórkowa. And this is nucleus. Tutaj mamy jądro. And we have this red, red look like a red beans, right? Te struktury wyglądają jak takie fasolki, czerwone fasole. This structure is very important concerning diabetes. Ten element komórki jest bardzo ważny w odniesieniu do cukrzycy. Anybody know what, I think you all learned about this. Myślę, że wszyscy uczyliście się na what ten do we temat. Call this? Jak to nazywacie? Mitochondria. That's right. Mitochondria. Mitochondria. Mitochondria is very important. Mitochondria są bardzo ważne. You know, some people, niektórzy ludzie, when they go to work, gdy udają się na spacer albo ćwiczą fizycznie, get tired. Natychmiast się męczą. Oh, I'm tired. Jestem już zmęczony. I cannot walk anymore. A już nie mogę więcej iść. I better ride the car. Chyba lepiej wsiądę do samochodu. You go to shopping center. Albo udajecie się do takiego centrum handlowego. Or airport. Albo na lotnisko. I always walk. I never get on the escalator or elevator. Ja nigdy nie staram się poruszać się dzięki tym ruchomym schodom. I made up my mind. Staram się podejmować taką decyzję. Because I'm in airplane many, many hours. Żeby poruszać się o własnych nogach, więc dlatego, że dużo spędzam czasu w samolocie. So this time I left Korea. Tym razem wyjechałem z Korei and went to America. I poleciałem do Stanów Zjednoczonych. And from America to Paris. A ze Stanów Zjednoczonych do Paryża, Paris to Berlin, z Paryża do Berlina, and Berlin to Zatoni. A z Berlina do Zatonia. And from here I go back to Paris, a z Zatonia znów udam się do and Paryża Korea. I do Korei. I'm
I'm making entire circle around the world. Tak więc właściwie podróżuję dookoła świata. I do that all the time. I cały czas tak dużo podróżuję. So I spend a lot of time in airplane. Tak więc bardzo dużo czasu spędzam w samolocie. Tak więc potrzebuję ćwiczeń fizycznych. You know? Yeah, if I don't do exercise. Gdybym nie ćwiczył. You know what my gene is going to think? To wiecie, co mógłby pomyśleć mój gen? You know, for 10 hours I'm sitting. Siedzę przez 10 godzin. You know what my gene is going to think? Wiecie, co myśli wtedy mój gen? That after 10 hours of inactivity. Po 10 godzinach braku aktywności. Then my plane arrived. Wtedy mój samolot przybywa na miejsce. Then I get out of the plane. Wysiadam z samolotu. Then I get on escalator. I wtedy staję sobie na ruchomych schodach. Then I get on a car. I następnie wsiadam do samochodu. Then I go home. I później wchodzę do domu. Then I sleep. I śpię. Well, 24 hours, there's no activity whatsoever. Przez 24 godziny żadnej aktywności. You know what my gene is gonna think? I wiecie, co myśli sobie gen? You know, we don't have to work. My nie musimy pracować. All your genes gonna be inactive. Wszystkie geny są wtedy bierne. That's why after 12 hours of flight. To dlatego po 12-godzinnej podróży samolotem. I wanna walk. Muszę chodzić. I walk fast. I chodzę wtedy bardzo szybko. Never get on escalator. I nigdy nie staję na schodach ruchomych. Steps. Staram się chodzić po schodach sam. Step. Wchodzę na górę po schodach. I go up step. I potem schodzę. One time one of my friends said. Któregoś razu mój przyjaciel powiedział. Get on an escalator. Wejdź, staraj się chodzić i przemieszczać się przy użyciu tych schodów ruchomych. No. Powiedziałem nie. He is also physician, you know. On też jest lekarzem. So I step up więc step. Ja chodziłem stairs. Sam sobie po schodach. And he is very intelligent physician. A on jest bardzo inteligentnym lekarzem. He said, Seng, więc powiedział Seng. You know, you walk the steps. Ty chodzisz sobie po tych schodach. How many steps do you think you stepped up? Jak myślisz, ile schodków zaliczyłeś? I said, 12. Ja myślę, że 12. How many calories you burn to walk the 12 steps? A jak myślisz, ile kalorii spaliłeś chodząc po tych 12 stopniach? Comparing to standing up to escalate. W porównaniu do sytuacji, gdy stoisz na schodach ruchomych. You know, in terms of calorie burning. Jeśli chodzi o spalanie kalorii. There's not much difference. Nie ma w tym przypadku wielkiej różnicy. Whether you're standing or you're walking, you know? Bez względu na to, czy stoicie, czy chodzicie. Very little difference. Jest tylko taka niewielka różnica. In standing, I may spend 2 calories. Stojąc w tym czasie spalam mniej więcej 2 kalorie. In walking, I may burn 2.5 calories. A chodząc około 2,5 kalorii. So everybody is counting calories. Wszyscy dzisiaj liczą kalorie. And you know what was my answer to I wiecie, that question? Jak odpowiedziałem temu lekarzowi? So I said, I know there's not much difference in terms of calorie burning. Powiedziałem, że istnieje tylko taka minimalna różnica, jeśli chodzi o spalanie kalorii. But there is a great difference between your gene and my gene. Ale istnieje też wielka różnica pomiędzy zachowaniem twoich genów i moich. Why? Dlaczego? Yes. Tak. Yes, great. Yes. Wspaniale. Gene react to the message. Gen reaguje na poselstwo, na przesłanie. My gene will be very happy. Mój gen w takiej sytuacji jest bardzo szczęśliwy. Oh, he's doing exercise. Dlatego, że ja ćwiczę fizycznie. Because I give my gene the message. Dlatego, że mój gen otrzymał przesłanie. Fact. The calorie is only fact. Ta różnica w kaloriach to tylko fakt. It's a scientific fact. To jest naukowy fakt. Factually speaking, mówiąc w oparciu o fakty, whether you walk, to bez względu na to, czy chodzicie, or you stand on escalator, czy stoicie na schodach ruchomych, doesn't make that difference. To nie ma tak naprawdę różnicy. So you know what those people do? I wiecie, co ci ludzie robią? That's why they have to go to certain place. Oni muszą udać się na pewne miejsce. They have to wear certain things. Zakładają wtedy różnego rodzaju ubrania. They go to gym. Udają się do miejsca. Do you know what gym is? Na salę gimnastyczną. Yeah. And
And then they time everything. I następnie kontrolują czas cały czas. They look at the calorie consumption. I starają się kontrolować spalanie kalorii, zużycie kalorii. I ciągle kontrolują wszystko. You know, people are living fact. Ludzie żyją w oparciu o fakty. Do you know how stressful it is? Wiecie, jak bardzo jest to stresujące? So they're supposed to go three times a week. Oni powinni robić to trzy razy w tygodniu. To the gym to do the exercise. Ze względu na swoje geny. They say, oh, this burns how much calories? I wtedy oni mówią, o, te ćwiczenia spalają tyle i tyle kalorii. So they are supposed to go to Monday, Wednesday, Friday. Powiedzmy, że muszą udawać się na takie ćwiczenie w poniedziałek, środę i piątek. Then they say, i wtedy on mówią, Wednesday, wtedy w środę, is this Wednesday? Mówią, dzisiaj jest środa. Oh, I have to go to gym. Muszę znowu ćwiczyć. Okay, I gotta go to gym. Dobrze, muszę znowu udać się do tego miejsca i tam wykonywać ćwiczenia. You know what kind of message your genes get inside your body? Wiecie, jak odbiera coś takiego wasz gen w waszym organizmie? Is this person really wants to do the exercise? Czy ta osoba rzeczywiście chce wykonywać ćwiczenia fizyczne? So that's why some people do the exercise quite a bit, but they don't get the result. I to właśnie dlatego niektóre osoby wykonują ćwiczenia fizyczne, ale nie mają efektów. Well, it is a duty. Dlatego, że dla nich to jest coś w rodzaju obowiązku. It is not a happiness. A nie ma w tym szczęścia. See, that's why legalism does not change the people. I z tego powodu też legalizm nie zmienia ludzi. Because they do everything right in fact. Oni robią wszystko dobrze, ale w oparciu o fakt. But there is no happiness inside. Ale nie ma w tym szczęścia i dlatego nie prowadzi to do żadnych zmian. Therefore, gene does not change. I dlatego gen się nie zmienia. See. Very important. Jest to bardzo ważne. Yesterday we learned, wczoraj dowiedzieliśmy się, gene can multiply, że gen może się powielać. To respond by responding to what? Przez reagowanie na co? Blessing. Na błogosławieństwo. The power of God. Right? Na Bożą moc. Gene multiplies. Gen się rozmnaża. So gene is responding from the power coming from outside. Tak więc gen reaguje na moc, która pochodzi z zewnątrz. So message is power. Tak więc poselstwo jest mocą. If I am, I hope I'm giving you good messages. Jeśli ja, tak jak myślę, przekazuję wam dobre poselstwo. If I give you good messages. Jeśli przekazuję wam dobre poselstwa, this message is changing you. To wtedy one zmieniają was. This message is activating many good genes in you. Poselstwa będą uaktywniać wiele dobrych genów w waszych organizmach. That's why people says, to dlatego ludzie mówią, your message touched me. Twoje poselstwo dotknęło mnie, poruszyło mnie. I am touched. Jestem poruszony. Okay, now tell me, what touched what? Powiedzcie, co dotknęło, co poruszyło, co? Energy in message. Energia i poselstwo. Touch the genes. Dotknęła gen. All right. Gene is made of DNA. Gen składa się z DNA. And this DNA is a very interesting structure. To DNA ma taką bardzo interesującą budowę. It has this spiral structure. Wygląda to jak taki zwój. You know why DNA has this spiral structure? Wiecie, dlaczego DNA wygląda w ten sposób? Because in this structure, dlatego, że w tym zwoju it vibrates very easily. Bardzo dobrze dochodzi do takich wibracji. Little bit of outside stimulation. Wystarczy niewielka stymulacja z zewnątrz. You can see how easily it vibrates. I pojawia się wibracja. So this is the best structure to receive the vibration. To jest najlepszy rodzaj budowy, aby z łatwością można było spowodować takie wibracje. When love comes, gdy dociera do tego gena miłość, then it vibrates. Wtedy dochodzi do takich wibracji. If somebody else is angry to you, jeśli ktoś jest na was rozzłoszczony, it vibrates differently, like this, to wtedy you know? Te wibracje wyglądają inaczej. I wtedy ten gen nie chce tak gwałtownie wibrować, dlatego jest bierny. Okay. So, you know, our eardrums. Jeśli chodzi o bębenek, który znajduje w naszym aparacie słuchowym, to tam też pojawiają się takie wibracje.
vibrate by sound wave. Na skutek pojawiania się różnych dźwięków. I said wave. Powiedziałem fali dźwiękowe. Every energy has wave. Każda energia posiada falę. Heat wave. Ciepło również wytwarza sound falę. Wave. Fale dźwiękowe. Electric wave. Fale elektryczne. Everything has energy has wave. Każdy rodzaj energii posiada falę. And this wave can vibrate. I te fale wibrują w taki sposób. Because wave has power. Dlatego, right? Że w fali znajduje się moc. Wind blows upon the lake. Gdy wiatr porusza taflą jeziora, then water waves. Wtedy pojawiają się fale na jeziorze. And wave hits the beach. I wtedy te fale uderzają w plażę. It can change the land. I wtedy dochodzi do zmiany takich struktury takiej plaży. And so when you love someone. Tak więc, gdy kochacie kogoś. When I came back home late. Gdy późno wracam do domu. My son was sleeping. Mój syn już śpi. He was 5 years old. Miał wtedy jakieś 5 lat. And he doesn't know that I'm home. I nie wiedział już, nie wiedział jeszcze, że wróciłem do domu. I kneeled down right next to him, his bed. Klęknąłem obok niego przy łóżku. And I kiss his forehead. I pocałowałem go w czoło. He does not know. Ale on o tym nie wiedział. But you know what knows? Ale wiecie, kto o tym wiedział? Something knows in him. Jest w jego organizmie coś, co wiedziało, że go pocałowałem. What is that? Co to było? My son's genes, yes. Geny mojego syna. My son's gene vibrate. Gen mojego syna był poddany takim wibracjom. And produce endorphin. I wytwarzał endorfinę. So even though he is not conscious. Tak więc pomimo tego, że on nie był wtedy świadomy. At subconscious level. To na poziomie podświadomości you can change him. Coś się w jego organizmie zmieniało. You can make him sleep happily. Mogłem wtedy spowodować, że on spał jeszcze lepiej. That's why it is very important for you to pray for somebody else. To dlatego jest tak ważne, abyście modlili się w intencji innych osób. Well, I pray for my wife who is in Korea right now. Ja modlę się w intencji mojej żony, która teraz znajduje się w Korei. She does not know when I am praying. Ona nie wie, kiedy ja się modlę. And let's say I pray 7 o'clock in the afternoon. Powiedzmy, że modlę się o godzinie 7. It, in Korea it's 1 a.m. W Korei to będzie jakaś pierwsza godzina w nocy. She is in deep sleep. Ona wtedy mocno śpi. Let's say Satan is giving her bad dreams. Powiedzmy, że szatan sprawia, że ona ma takie złe sny. And 7 o'clock I'm praying. I ja modlę się o godzinie 7. And God sends love wave. Bóg posyła wtedy takie fale miłości. God erases bad dream. I Bóg wtedy usuwa te złe sny. Her endorphin gene begin activate. Gen endorfiny jest uaktywniony. And she is meeting me in her dream. I ona w swoich snach spotyka się ze mną. She has a happy dream. I ma takie szczęśliwe sny. See, prayer can change people. Modlitwa może zmienić człowieka. Prayer is not just religious act, you know. Modlitwa to nie jest czymś w rodzaju religijnego. Prayer is not that just something you just wish. Modlitwa nie jest jedynie tym, czego sobie życzycie. Prayer is a scientific reality. Modlitwa jest naukową rzeczywistością. So if you pray less. Tak więc, jeśli za mało się modlicie, you lose as a Christian. To wtedy tracicie jako chrześcijanie. If I pray for many other people, gdy modlę się w intencji wielu innych osób, I feel happier. Czuję się bardziej szczęśliwy. I have more endorphin. Mam więcej endorfiny. Why? Dlaczego? Tell me. Powiedzcie answer. Mi. Odpowiedzcie. Do I pretend that I'm happy after I pray for somebody else? Czy gdy modlę się w intencji innej osoby, to udaję potem tylko, że jestem szczęśliwy? No. Nie. I don't have to pretend that I'm happy. Nie muszę udawać, że jestem szczęśliwy. Then why I become happy? Więc dlaczego staję się szczęśliwy? After I pray for somebody else. W wyniku modlitwy w intencji innej osoby. Powiedzcie. I pray for the church. Modlę się w intencji Kościoła. I pray for many people. Modlę się za wielu innych ludzi. Why I feel happy
Dlaczego czuję się szczęśliwy? Why I have more endorphin? Dlaczego mam więcej endorfiny? Because z powodu my endorphin gene were activated. Z powodu mojego gena, który jest uaktywniony i wytwarza więcej endorfiny. Why? Dlaczego? That's right. Because as I tak. pray, bo gdy się modlę, as I give love to other people, gdy darzę innych ludzi miłością, God has to give His love toward me. Wtedy know? Bóg musi obdarzać mnie swoją miłością. So God's love is going to them through me. I w ten sposób Boża miłość dotyka ich przeze mnie. So God's power is going through me. Boża moc przechodzi przeze mnie. As God's love going through me, a gdy ta Boża miłość przechodzi przeze it mnie, always activate my gene. To zawsze uaktywnia mój gen. That's why you don't have to pretend that you're happy. To dlatego nie musicie wtedy udawać, że jesteście szczęśliwi. You always feel great after zawsze czujecie się somebody else. Wspaniale, gdy modlicie się w intencji innej osoby. Now tell me, now let me give you very interesting quiz. A teraz chciałbym wam zadać kilka takich bardzo ciekawych pytań. When could you be happiest? Kiedy moglibyście być najbardziej szczęśliwymi ludźmi? When could you have a highest amount of endorphin? Jak moglibyście sprawić, że wasz gen będzie wytwarzał największą ilość endorfiny? You know what? The answer is very interesting answer. Odpowiedź jest bardzo interesująca. When you pray for your enemy. Gdy modlicie się w intencji swoich nieprzyjaciół. Why you can be happiest? Dlaczego możecie być wtedy szczęśliwi? Because when you pray for somebody you love, dlatego że kiedy modlicie się w intencji kogoś, kogo kochacie, God does not have to send you very powerful love. Wtedy Bóg nie musi posyłać wam miłości w tak wielkiej mierze. Because you love them anyway, you know. Dlatego, że i tak kochacie tę osobę. But when you pray for somebody you hate, ale gdy modlicie się w intencji kogoś, kogo nienawidzicie, to nie jest to łatwe. Jest trudno modlić się w intencji then takiej God osoby. Has to send you i wtedy Bóg musi posłać very powerful energy. Bardzo silną energię. That's when you change most. I wtedy jesteście zmieniani w największej mierze. That's why Jesus says, to dlatego Jezus mówi: love your enemy. Miłujcie nieprzyjaciół swoich. Why? Because this is most beneficial for me. Dlatego, że to daje mi najwięcej korzyści. Love your enemy. Kochaj swoich nieprzyjaciół. I have few enemies, you know. Ja mam kilku takich nieprzyjaciół. And some enemies I hate them. I do niektórych czuję sporą niechęć, nienawidzę ich. They are bad. Oni są źli. They betrayed me. Zdradzili mnie. They deceived me. Zwiedli mnie. They are doing something bad for me. Zrobili, wyrządzili mi wielką krzywdę. Whenever I think about them, kiedykolwiek o nich myślę, I feel, zawsze czuję złość. Can I keep that forever? Czy mogę żyć z tym tak w nieskończoność? Then I'm losing. Jeśli tak będzie, to wiele stracę. Then I'm not good Christian. To oznacza, że nie jestem dobrym chrześcijaninem. I belong to Satan, you know. To może oznaczać, że należę do szatana. So, every morning I wake up. Tak więc każdego dnia rano budzę się. I have about three people I used to hate. I mam trzy osoby, które kiedyś nienawidziłem. Before I pray for anybody else, zanim modlę się w intencji kogokolwiek, I begin my prayer this way. Rozpoczynam modlitwę w ten sposób. Oh, you know God, how much you know everything. Boże, ty wiesz wszystko. You know I don't really want to pray for them. Wiesz, że ja tak naprawdę nie chcę modlić się w intencji tych osób. But I am praying for them. Ale ja modlę się za nimi. In my prayer, i w mojej modlitwie I'm still hating them. Ciągle odczuwam do nich nienawiść. Could you make me to love them? Czy mógłbyś sprawić, bym ich pokochał? Could you make me to forgive them? Czy mógłbyś sprawić, że wybaczę im? I am always wishing, zawsze bardzo pragnę, they have a bad luck. Aby oni, aby coś nie powiodło się w ich życiu. It is bad. I to jest złe. God forgive me. Boże, wybacz mi. And help me to be able to forgive them. I pomóż mi, uzdolnij mnie do tego, by mógł im wybaczyć. I prayed. Modlę się. Every morning. Każdego dnia rano. Every single morning. Każdego dnia rano. For about 8 months. Przez jakieś 8 miesięcy. 8 months later. 8 miesięcy później. You know, I think about them. Myślę o nich.
There's no anger, there's no hatred. I nie ma już żadnej złości, żadnej nienawiści. You know what changes? Wiecie, co uległo zmianie? I will get into that later. Później jeszcze wrócimy do tego. Your brain changes. W waszym mózgu zmieniło się coś. We call the synapse. W naszym układzie nerwowym mamy coś takiego jak synapsy. Yeah, brain cell connects together. Dzięki nim nasze komórki mózgowe łączą się. If you have a wrong synapse, wrong connection, jeśli te połączenia, te synapsy są uszkodzone, you hate. To wtedy możecie odczuwać nienawiść. But if this synapse changes, ale jeśli one się zmienią, then there's no hatred. To wtedy już nie ma nienawiści. Do you know how synapse is controlled? Wiecie, w jaki sposób te synapsy są kontrolowane? By the gene. Poprzez geny. So when God, tak więc, gdy Bóg send the power to the gene, posyła moc then genom, then your synapse can change, wtedy te synapsy ulegają zmianom. And hatred can go away. I znika wtedy nienawiść. God can really change you. Bóg naprawdę może was zmienić. So many people don't believe this. I wielu ludzi w to nie wierzy. It is amazing for me. Dla mnie jest to czymś zdumiewającym. Many people who supposed to be good Christian, wielu ludzi, którzy powinni być dobrymi chrześcijanami, even pastors, nawet pastorzy, they listen to the doctor, słuchają lekarza. If doctor says, jeśli on mówi, your disease cannot be cured, twoja choroba nie może być uleczona, then they stand on the pulpit, i wtedy oni, they preach the people that the God can do all things, wtedy oni mówią ludziom, wygłaszają kazania. Then they say, my disease, God can't do anything. Wygłaszają kazania, mówiąc o tym, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko, ale moja choroba nie może zostać poskromiona. Therefore, there is no power in preaching. I dlatego w takich kazaniach nie ma żadnej mocy. See? Preaching is just word. To kazanie to tylko jakieś słowa. There's no power in the preaching. Nie ma w tych kazaniach Why? Mocy. Dlaczego? Because he himself does not believe. Dlatego, że ten człowiek sam nie wierzy. There's no impossibilities for God. Że u Boga nie ma nic niemożliwego. But when you talk about genes, ale jeśli mówimy na temat genów, God can control any gene anytime. To zauważamy, że Bóg jest w stanie kontrolować każdy gen. It is all possible. I to jest możliwe. Wszystko jest I already możliwe. Gave you a few examples. Już dałem wam kilka przykładów. Sometimes even I gave you the examples. Czasami nawet jeśli nie dam wam żadnego przykładu, many of you still come to me and ask. To i tak wielu z was przychodzi do mnie i pyta. Is this disease be curable? Czy ta choroba może być wyleczona? There's no exception. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. So if you listen to my lecture carefully, tak więc, gdy uważnie słuchacie moich wykładów, you'll find out, wtedy odkryjecie, there's no exception, że nie ma tu żadnych wyjątków. You'll find out. Zauważycie to. Okay. But I know some of you says, that's too much. There's still exceptions. A niektórzy z was mówią, o, to chyba przesada. Takie wyjątki na pewno są. I know that. Ja wiem, że wy tak myślicie. That's the way I used to feel myself. Dlatego, że ja sam coś takiego odczuwałem. Okay, let's get into diabetes. Ale przejdźmy do zagadnień związanych z cukrzycą. Here's mitochondria. Tutaj mamy mitochondria. What does mitochondria do? Czym one się zajmują? What happens in the mitochondria? Co się dzieje w mitochondriach? What is burned in mitochondria? Co jest spalane w mitochondriach? That's right, sugar is burned. Cukier, glukoza so jest spalana. You had your breakfast today. Więc dzisiaj spożyliście śniadanie. Your breakfast is digested. Wasze śniadanie zostało strawione. And now sugar is getting into the mitochondria. I teraz cukier dostaje się do mitochondriów. Here's the oxygen. Tutaj jest tlen. Here's the glucose, sugar. A tu glukoza, czyli cukier. And this is the cell. A to komórka. This is cell nucleus. Tutaj mamy jądro komórkowe. This is mitochondria. I tu mitochondria. So, mitochondria is just like engine for your car. Tak więc mitochondria są jak silnik, przepraszam bardzo. Mitochondria is engine for your automobile. Mitochondria są jak silnik w waszym samochodzie. Okay. Because in the engine your fuel can be burnt. Dlatego, że w silniku paliwo może być spalane. You cannot burn your gasoline in your seat. Nie jesteście w stanie spalać waszego paliwa w siedzeniu na przykład. Your fuel can be strictly restricted to stay in the engine, right?
Paliwo jest ograniczone do tego, aby mogło być spalane tylko i wyłącznie w silniku. If gasoline burns anywhere else, you're in big trouble. Gdyby tak paliwo mogło być spalone w innym miejscu w samochodzie, to mielibyście kłopoty. This fuel, the sugar, only gets into the mitochondria. To paliwo, czyli cukier, znajduje się tylko w mitochondriach. People have some idea that the sugar goes all over the cells. Niektórzy ludzie myślą, że cukier dostaje się do wszystkich miejsc w komórce. Then oxygen has to get in. I wtedy tlen musi dostać się do komórki. You know how oxygen is delivered. Wiecie, w jaki sposób tlen jest uwalniany? Delivered by what? Jest uwalniany przez co? By red blood cells, right? Przez krwinki czerwone. This fuel, the glucose sugar can burn, can be burned in mitochondria this way? Czy w ten sposób ten cukier może być spalany w mitochondriach? You see, there's lots of many cars, automobiles parked out there. Widzicie tutaj wiele samochodów, które są zaparkowane. Inside of engines. Wewnątrz silników. Is there gasoline in the engine right now? Znajduje się paliwo, benzyna, prawda? Yes. Is there air, oxygen in the engine? Czy znajduje się tam powietrze, tlen? Yes. Również. Is the car burning the fuel? Czy ten samochód, silnik spala to paliwo? No. Nie. To make your car engine to burn the fuel. Aby samochód mógł spalać paliwo. You have to do something, right? Musicie coś zrobić, prawda? What do you have to do? Co musicie zrobić? Ignition. Musicie zapalić, włączyć samochód. When you ignite. I gdy zapalacie silnik. What happens to the engine? Co się dzieje z silnikiem? Spark. Pojawia się iskra. Iskra. Then. I wtedy dochodzi do takiego nagłego wybuchu. The gasoline burns. I zaczyna być spalane paliwo. Then produce heat. I wytwarzane jest ciepło. Then produce power. I wtedy ten samochód nabiera mocy. Then produce electricity. Wówczas wytwarzana jest elektryczność. Then car can move. I samochód porusza się. Engine become hot. Silnik staje się gorący. Put your hand on your cheek. Przyłóżcie rękę do policzka. Is this warm? Czy ten policzek jest ciepły? Anybody cold? Ktoś mógłby podnieść rękę w przypadku kogo policzek jest zimny? You are dead. To znaczy, że nie jest dobrze. Whether you are alive or dead. Bez względu na to, czy jesteście martwi czy żywi. Is very simple difference there is. To jest taka bardzo prosta różnica. You're burning. Wy spalacie. Or you're not burning. Albo nie spalacie energii. Dead person does not burn anything. Taka osoba, martwa osoba nie spala niczego, żadnej energii. Okay. And that's why they cannot produce any heat. To dlatego nie jest w stanie wytworzyć żadnego ciepła. You, I know you are warm. Wy wiecie, że jesteście ciepli. Because every cells in your body is producing heat. Dlatego, że każda komórka w waszym ciele wytwarza ciepło. By burning this sugar. Przez spalanie cukru. What ignites us? Co powoduje, że dochodzi do takiej reakcji, że ta reakcja się rozpoczyna? Without spark. Bez tej iskry. Without iskry, you cannot be alive. Bez tej iskry nie możecie być istotami żywymi. I drove from Berlin to this place. Podróżowałem z Berlina tutaj do Zatonia. It took 4 hours. I zabrało mi to 4 godziny. During that 4 hours. There was a constant iskra. W ciągu tych 4 godzin cały czas pojawiała się iskra. If there's no iskra, gdyby nie było tej iskry, car would stop. To wtedy samochód zatrzymałby się. If someone stops your iskra, gdyby ktoś powstrzymał tę iskrę, która w waszym przypadku daje życie, you'd be dead. To bylibyście martwi. Sometimes we are dead for few seconds. Czasami zdarza się, że jesteśmy martwi przez kilka sekund. When? Kiedy? You can pass out, you know. Możecie po prostu stracić przytomność na chwilę. When do you pass out? Kiedy to się dzieje? You pass out when there's a suddenly there's no iskra. Wtedy, gdy nie ma tej iskry. When that happens? Kiedy to się dzieje? When you have a bad news. Gdy dowiadujecie się o czymś bardzo złym. When you I can't believe that. Nie mogę w to uwierzyć. Such a terrible thing happened. To coś strasznego się stało. Very, very angry. Pojawia się taka złość. So much deceived. Zostaliście zwiedzeni. What a lie. Co za kłamstwo.
Some people pass out. Niektóre osoby słabną wtedy. Now, what do you think that iskra is? Jak myślicie, czym jest ta iskra? You know, this iskra can be overcome sometimes by bad things. Ta iskra może być czasami stłumiona przez coś bardzo złego. By force. Przez jakąś siłę. By evil. Przez zło. By badness. Przez coś bardzo złego. When those things happens, you pass out sometimes. Kiedy coś takiego zdarza się, to wtedy czasami tracicie nawet przytomność. Therefore we can say the nature of the iskra is. Dlatego możemy powiedzieć, że ta iskra beauty jest pięknem, goodness jest dobrocią and truth jest prawdą. The opposite jest czymś przeciwnym. What has all three of them together? A jak nazwiemy coś, co będzie zawierało te trzy wartości? The beauty, goodness and truth. Piękno, prawdę i dobroć. Love, that's right. Miłość, właśnie. That's why the love is the nature of the iskra. To dlatego ta iskra zawiera w sobie właśnie miłość. Therefore, when extreme opposing force come to you, dlatego właśnie, gdy takie ekstremalne moce pojawiają się w waszym życiu, which is opposite to the love, które są czymś przeciwnym do miłości, then you pass out. To wtedy czasami słabniecie. That means extreme anger. Mam na myśli jakiś taki, taką ekstremalną złość, nienawiść. And that's why we need, we now we know the iskra is love. To dlatego teraz my wiemy, że ta iskra to miłość. That is coming from God. I że pochodzi ona od Boga. See. So, this is what Ellen White exactly says. To właśnie dokładnie jest to, co pisze Ellen White. Every moment of our life. Każdy moment naszego życia. God is sending us iskra. W każdym momencie naszego życia Bóg posyła nam tę iskrę. Ellen White calls it life force. Ellen White nazywa to siłą życia. And so every moment we are under God's power, right? Tak więc w każdej chwili znajdujemy się pod wpływem mocy Bożej. Whether you're Christian or not. Bez względu na to, czy jesteście chrześcijanami, czy nie. God still sends loves. Bóg posyła tę miłość każdemu, tę iskrę. Even though you're bad people. Nawet jeśli jesteście złymi ludźmi. Even though you're still eating meat. Nawet jeśli nadal spożywacie mięso. Even though you're still eating cheese. Nawet jeśli nadal jecie ser. Even though you're still not drinking water. Nawet jeśli nadal nie pijecie dostatecznej ilości wody. No matter what, God loves you. Bez względu na wszystko, Bóg was kocha. God is keep on sending you iskra. Bóg cały czas posyła wam tę iskrę. Now the point is this. Ale chodzi tu o coś jeszcze ważnego. How much iskra I can receive? W jaki sposób i ile tej iskry mogę otrzymać? God is giving same amount. Bóg każdemu daje taką samą ilość. But some people receive a lot. Ale niektórzy ludzie przyjmują więcej. Some people receive very little. A są tacy, którzy przyjmują bardzo mało. Okay, tell me. What kind of person receive the iskra just little bit? Powiedzcie mi, jakie osoby przyjmują bardzo mało tej iskry? People who are maintaining anger and hatred all the time. Ludzie, którzy pielęgnują w sobie złość i nienawiść. They always can think of good reason why they should be angry. Oni zawsze szukają jakiegoś powodu, dla którego mogliby odczuwać złość. They have a perfect factual reason to be able to hate. Mają takie doskonałe powody oparte na faktach, dzięki którym pielęgnują taką złość i nienawiść. So these people are always producing oxygen-free radical. I w organizmach tych ludzi zawsze wytwarzane są wolne rodniki tlenu. Always unhappy. Zawsze są nieszczęśliwi. They look around the church all the time. Zawsze rozglądają się po innych osobach w kościele. They always find somebody else's mistake. I zawsze
starają się wyszukać błędy u innych osób. And they think getting angry is righteousness. I wydaje im się, że jeśli będą źli na innych, to wtedy będą sprawiedliwymi. No, that's a worst kind of unrighteousness. Ale to jest najgorszy rodzaj sprawiedliwości. What is righteousness? Czym jest sprawiedliwość? If you find someone doing mistake, someone not doing very well, right. Jeśli odkryjecie, że ktoś postępuje w niewłaściwy sposób, what is righteousness? To czym jest sprawiedliwość? Don't be like a Ham. Nie bądźcie jak Ham. You know Ham, the Noah's second son? Pamiętacie o Hamie, tym drugim synu Noego? Be like whom? Bądźcie jak kto? Shem and Japheth. Jak Sem i Jafet. Cover them. Zakryjcie. Love them. Zakryjcie ich błędy i kochajcie embrace ich. Embrace them. Obejmijcie ich. When I became an Adventist for the first time, 20 years ago, gdy 20 lat temu zostałem adwentystą, I was a very angry Adventist. Byłem bardzo złym, rozzłoszczonym adwentystą. Because everybody was eating meat and cheese. Dlatego, że widziałem, iż wszyscy dookoła jedli sery, żółte i mięso. Even some pastors. Nawet niektórzy pastorzy to jedli. You know, what kind of person I hated most? I wiecie, jakiego typu osoby najbardziej nienawidziłem? Meat eating fat pastors. Takich grubych pastorów, którzy jedli mięso. Like this. I spoglądałem na nich w ten sposób. You know? And I why are you clapping? Dlaczego bijecie brawo? Do you mean I you want me to do that now? Chcecie, żebym teraz to no. zrobił? Nie, nie, nie. This clapping is very unrighteous. Te brawa są czymś bardzo niesprawiedliwym. Yeah, now you're right. Teraz macie rację. So I was full of anger, full of hatred. Tak więc byłem pełen nienawiści i złości. Why? Dlaczego? Because I thought I am right. Dlatego, że uważałem, że ja jestem sprawiedliwy. I am the pure vegetarian. Jestem wegetarianinem, nie spożywam zwierzęcych produktów. I drink water. Piję wodę. I do the exercise. Ja ćwiczę fizycznie. People don't do, I hate it. A ludzie nie robili tego, co ja, i ja czułem do nich niechęć. If you hate, a jeśli czujecie nienawiść and do kogoś, then you're angry, i wtedy czujecie złość, then there's no use. To wtedy to jest bardzo dla was destrukcyjne. Your gene gets a anger message. I wasz gen odbiera to poselstwo złości. Your gene gets hate message. I ten gen również przyjmuje poselstwo okay. nienawiści. Well, it's hard to get into diabetes, right? Jakoś ciężko mi przejść do tego zagadnienia związanego z cukrzycą. Okay. Okay, where's the picture? Okay. Here to jest go. To zdjęcie. Spróbujmy jeszcze raz. We started with the diabetes. Zaczęliśmy od cukrzycy. We talked about pastors even. A skończyliśmy na pastorach. And so we need iskra. Tak więc potrzebna jest nam iskra. All right. Now. Doctors found out. Lekarze odkryli. When you have a diabetes, że jeśli chorujecie na cukrzycę, you have very high blood sugar. To wtedy poziom cukru we krwi jest wysoki. Sugar is very important. Cukier jest bardzo ważny. Sugar is the best kind of fuel. Cukier jest najlepszym rodzajem paliwa. You know, if sugar is gasoline, gdyby cukier był paliwem, maybe fat is like a diesel fuel. Powiedzmy, że tłuszcz jest paliwem dla silnika diesla. It doesn't burn that efficiently. I spala się niezbyt dokładnie. But fat can be burned anyway. Ale pomimo wszystko tłuszcz może być spalany. So some people, everybody has different numbers of mitochondria. Tak więc poszczególny człowiek ma różną ilość mitochondriów. Just like every car is different, you know. To tak jak każdy samochód różni się od Some siebie. Car has only four cylinders. Niektóre samochody mają cztery cylindry. So these four cylinders cars are not strong. I wtedy te samochody, których silnik ma cztery cylindry, nie jest zbyt mocnym samochodem. Going uphill. I gdy jedziecie pod górę, wtedy on tak warczy, zatrzymuje się co chwilę. But if you have eight cylinder. Ale powiedzmy, że samochód ma osiem cylindrów, to wtedy bardzo szybko podjedziecie pod górę. So, among you,
Tak samo wśród was. Some of you only have two cylinders. Niektórzy z was mają tylko dwa cylindry w silniku. Some of you have eight cylinders. A niektórzy z was mają 8 cylindrów. Or some of you have 16 cylinders, a są tacy, którzy mają nawet 16 cylindrów w swoim samochodzie. So we are all different. Tak więc my wszyscy się różnimy. Looking from outside, patrząc z zewnątrz, you cannot distinguish the difference. Nie widzicie tej różnicy. But once you begin to do the exercise, ale gdy zaczniecie wykonywać ćwiczenie then you fizyczne, begin to see the difference. To wtedy zauważycie różnicę. Now, how can you, if you are four-cylinder person today, right now? Jeśli jesteście teraz taką osobą ośmiocylindrową, czterocylindrową, can you become eight-cylinder person? Czy możecie stać się osobą ośmiocylindrową? Yes? No? Yes. How? Why? W jaki sposób? Dlaczego? That means mitochondria number increases. Czy w takim razie, mówiąc, przenosząc to na anatomię, czy ilość tych mitochondriów może wzrosnąć? Yes. Tak. It is amazing. To zdumiewające. Scientists found out the number of mitochondria can increase. Naukowcy odkryli, że ilość mitochondriów może wzrosnąć. Can number of mitochondria decrease? A czy ilość mitochondriów może się zmniejszyć? Yes. Tak. Even though you used to be a 16-cylinder person, nawet jeśli byliście osobą 16-cylindrową, few weeks later, to kilka tygodni później, you can be only 4-cylinder person. Możecie mieć tylko 4 cylindry. How? W jaki sposób? Why? Dlaczego? Exercise. Ćwiczenia fizyczne. Yes, tak, exercise. Ćwiczenia. Yes. If even though you only four cylinder, jeśli macie tylko cztery cylindry, if you begin to do the exercise today, to jeśli zaczniecie dzisiaj wykonywać ćwiczenia fizyczne, let me guarantee you this, to gwarantuję wam, if you only four cylinder today, jeśli macie dzisiaj tylko cztery cylindry, if you start to walk 1 hour every day, to jeśli każdego dnia będziecie spacerować przez godzinę, see? Don't start too much. At the nie, na początku nie ćwiczcie zbyt intensywnie. If you're too tired, you can only do half an hour. Jeśli jesteście zbyt zmęczeni po godzinie, to ograniczcie ten spacer do pół godziny. But start it. Ale po prostu zacznijcie ćwiczyć. Before you start it, zanim zaczniecie, you must do the stretching. Musicie się trochę porozciągać. Like this. W ten sposób. Stretching is very important. Ćwiczenia, rozciąganie jest bardzo ważne. You know, I used to think the stretching is not that important. Ja kiedyś myślałem, że to rozciąganie nie jest ważne. But lately the exercise physiologist found out, ale ostatnio fizjolodzy, którzy zajmują się sprawami związanymi z ćwiczeniami, odkryli, stretching is very important, że rozciąganie jest czymś bardzo ważnym, to maintain, aby zachować the blood vessel supply to your muscles. Aby naczynia krwionośne dostarczały odpowiedniej ilości tlenu do komórek. See, your muscle cells need blood supply. Wasze komórki mięśniowe potrzebują odpowiedniej ilości krwi. To have enough blood supply, aby mieć taką odpowiednią ilość krwi, the tiny blood vessels has to grow. To wtedy to malutkie naczynie krwionośne, naczynie włosowate, musi się rozrastać. So if your muscle cell need blood vessel, tak więc jeśli komórka mięśniowa potrzebuje odpowiedniej ilości krwi, naczyń krwionośnych, there's a special gene in your muscle cell, to odpowiedzialny za to jest specjalny gen w komórkach mięśniowych. Produces some kind of protein to bring the blood vessel toward them. Który wytwarza odpowiedniego rodzaju białko, które spowoduje, że więcej krwi dociera do komórki. The protein we call the angiogenin. Ten rodzaj białka to angiogenina. Angio means blood vessel. Angio oznacza naczynie krwionośne. Gen means creation. Genina ma związek ze stworzeniem. And in means substance. A in to substancja. So blood vessel inducing substance. Tak więc jest to takie naczynie krwionośne. Jest to taka substancja, która powoduje, że krew przyciągana jest w naczyniu krwionośnym do komórki i większa ilość naczyń krwionośnych jest wytwarzana. Yeah. Angiogenin. And so you know that angiogenin production is best. Tak więc ta angiogenina jest czymś, od czego bardzo dużo zależy. When you jeśli stretch. Się rozciągacie. So in this kind of camp meeting, na przykład podczas takiego spotkania jak tutaj,
Brother Jankowski leads everybody early in the morning. Tak więc sugerowałem bratu Jankowskiemu, żeby wszyscy stretching rano exercise, you know. Rozciągali się yeah, yeah. w ten I found sposób. That he loved to do the exercise. Ja wiem, że brat Jankowski kocha ćwiczenia fizyczne. So that's very important. Tak więc jest to niezwykle ważne. Okay. You don't have to listen to the exercise physiologist actually. Nie musicie tak naprawdę słuchać jakiegoś specjalisty, który zajmuje się ćwiczeniami fizycznymi. You can see the importance of stretching exercise in nature. Możecie zauważyć, jak ważne są tego typu ćwiczenia rozciągające w naturze. What is it? Co to jest? Your dogs. Wasze psy. Your cats. Wasze kocy. Whenever after resting, kiedykolwiek one sobie pośpią, they always do to zawsze robią coś takiego. Like that. Dr. Sengli didn't teach them to do that. Ja, doktor Sengli, nie uczę was czegoś takiego. See, it is God is talking to them to do that. To Bóg przez te zwierzęta stara was się tego nauczyć. They never miss stretching. One nigdy nie pomijają czegoś takiego jak rozciąganie. Every time after taking nap, za każdym razem, gdy się zrzemną, wtedy rozciągają się. Stretching is very important. Tak więc rozciąganie jest bardzo ważne. I ignored stretching many years. Przez wiele lat zaniedbywałem rozciąganie. Only 2 years ago. Dopiero 2 lata temu. I read it in Time magazine in the airplane. Przeczytałem to podczas podróży z samolotem w magazynie Time. I missed all those years stretching exercise. I wtedy byłem zdziwiony, że przez tyle lat nie rozciągałem się. So after that I do stretching all the time. I od tamtej pory zawsze się rozciągam. Even in airplane. Nawet w samolocie. Sometimes you know I need the exercise in airplane. Czasami potrzebuję ćwiczeń w samolocie. I go way behind the airplane. Więc idę na sam koniec do tyłu. There's some space. Tak, tam gdzie mam trochę przestrzeni. Then I stretch. I zaczynam się rozciągać. And some people look at me. I niektórzy tak patrzą na mnie zdziwieni. Especially teenagers. A szczególnie młodzież. And then they say, i mówią, look behind you. Popatrz tam z tyłu. There's a strange guy is doing strange things. Taki dziwny facet tam dziwnie się zachowuje. You know, in this world, w tym świecie, whenever you're trying to do something right, zawsze kiedy staracie się robić coś dobrze, people laugh at you, wtedy know? Ludzie zaczynają się z was śmiać. It is very difficult to be vegetarian too, you know? I nawet trudno jest być dzisiaj wegetarianinem, dlatego że ludzie się śmieją it is very z was. Hard to do the exercise in this world. Podobnie bardzo ciężko jest wykonywać ćwiczenia fizyczne so w tym świecie. I dlatego ja rozciągam się, a potem robię w ten sposób. The other day I was doing this and the brother Jankowski was so shocked. What I do? Któregoś razu robiłem coś takiego, a brat Jankowski był zszokowany, że ja coś takiego robię. He thought it was so funny and strange. I w jego oczach to było takie dziwne i zabawne. Aha. Brat Lee pokazywał w ten sposób i dlatego brat Jankowski. It's very bad custom to show this. Very bad. Teraz rozumiem. Brat Jankowski nie wiedział, czy to pod jego adresem był ten znak. And but I think my health much improved for the past 2 years since I began to do stretching. Ale w ciągu tych 3 lat, odkąd rozpocząłem te ćwiczenia związane z rozciąganiem, moje zdrowie się poprawiło. So some people in the airplane. Tak więc niektórzy ludzie w samolocie. Oni wtedy tak trącają się, mówią, popatrz tam z tyłu na tego guy, you know? Taki zabawny facet tam się znajduje. I expect that happen. I ja zawsze spodziewam się czegoś you takiego. You, to live truthful lifestyle. Aby żyć takim życiem zgodnym z prawdą. You have to have a strong backbone. Musicie być bardzo twardzi. So you know, if people turn their head and look at me. Musicie mieć silny kręgosłup, bo kiedykolwiek you know ludzie rozglądają się. Sometimes I do this. To czasami wykonuję takie ćwiczenia bardziej energiczne. And people look at me. I ludzie patrzą na mnie. People look at me and they laugh. Patrzą na mnie i śmieją się. You know what I do? Wiecie co wtedy robię? Dzień dobry. Endorphin level goes up. Then
they never look back to me again. I oni już drugi raz nie zwracają na mnie uwagi. You have to be strong. Musicie być silni w takiej sytuacji. To live a truthful lifestyle. Musicie żyć zgodnie z prawdą. If you're ashamed of the truth, jeśli będziecie się wstydzić prawdy, God cannot make you strong. Bóg nie udzieli wam tak wiele siły. You should not be ashamed of the truth. Nie możecie wstydzić się prawdy. That's why Paul says. To dlatego apostoł Paweł powiedział. I'm not ashamed of the gospel. Ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa. To live in this very evil world. Żyjąc w tym bardzo złym świecie. You should be really loving. Musicie naprawdę kochać. Soft. Być delikatnymi ludźmi. But you have to be strong. Ale musicie być silni. See? This is the way to proclaim a truth. To w ten sposób mamy przedstawiać prawdę. I don't think we can finish up diabetes this morning. Myślę, że chyba nie damy rady skończyć z tą cukrzycą dzisiaj. Let me finish up by saying pozwólcie, że skończę na czymś. Okay. To why mitochondria number decrease and increase. Dlaczego ilość mitochondriów może się zmniejszać albo wzrastać? You remember seeing the picture of the ground squirrel, right? Pamiętacie to zdjęcie wiewiórki? Genes. I want you to learn this one more thing about gene today. Chcę, żebyście jeszcze czegoś na temat genów dowiedzieli się gene dzisiaj. Respond to the love. Gen reaguje na miłość. Gene respond to the meaning. Gen reaguje na coś, co ma znaczenie. Today. A dzisiaj, gene respond to the need. Dzisiaj możemy powiedzieć, że gen reaguje na potrzeby. Need. Potrzebę. Right? You remember that the fish's sex changes? Pamiętacie, right? Jak w przypadku tych ryb doszło do zmiany płci? When the male fish disappears, kiedy samiec znika, one of the female can become. To wtedy male. Jedna z samic staje się samcem. Pamiętacie to? God can change your gene according to the true need. Tak więc Bóg jest w stanie zmienić wasze geny według prawdziwej potrzeby. But the problem is this. Ale pojawia się tu pewien problem. Is that need a true need or false need? Czy ta potrzeba jest prawdziwą potrzebą czy fałszywą? We'll talk about that more detail. Jeszcze later. O tym będziemy mówić. So if there is a true need. Tak więc jeśli pojawia się taka autentyczna potrzeba. Let's say you're paying lots of money. Powiedzmy, że płacicie dużo pieniędzy. And you're going to gym. I udajecie się do takiej sali gimnastycznej. But you don't want Wednesday comes. Ale nie tęsknicie za bardzo za tą środą. Because whenever Wednesday comes, you have to go to gym. Dlatego, że kiedy pojawia się środa, to wiecie, że musicie udać się na salę gimnastyczną. Then your gene is not gonna respond. I wtedy wasz gen nie będzie reagował. Yeah. So gene respond to the need. Tak więc gen reaguje na potrzebę. Not just the factual need. Ale nie taką potrzebę opartą o fakt. True need. Ale na prawdziwą potrzebę. You know what? You know why mitochondria increase in number, decrease in number? Czy wiecie dlaczego mitochondriów zwiększa się albo zmniejsza? According to the need. Dlatego, że związek ma to z potrzebą. See. Yesterday. Wczoraj. I saw a young couple with their children. Widziałem młodą parę z dziećmi. And all four members of the family. I cała czwórka. With the two children, with the mother. Małżeństwo z dwoma dziećmi. And they're walking. Spacerowali sobie wszyscy. You know, laughing, talking. Śmiejąc się, rozmawiając. Having wonderful time. Mieli wspaniały czas. That's what Ellen White said. To właśnie o tym mówi Ellen White. We all should do on Sabbath day. Wszyscy powinniśmy właśnie tak postępować w czasie sabatu. To be in nature. Podziwiać piękno natury. And doing exercise. Wykonując ćwiczenia that fizyczne. Is true resting. Na tym polega prawdziwy odpoczynek. You know what is a true meaning of resting? Wiecie, jakie jest prawdziwe znaczenie takiego właściwego odpoczynku? Being in the God's love. To jest równoznaczne z tym, że jesteśmy w Bożej miłości. Even though you're lying down resting on your sofa. Nawet jeśli położycie się na kanapie. If your heart is controlled by Satan. To jeśli wasze serce jest kontrolowane przez szatana. Full of worries. I jesteście ludźmi, którzy się zamartwiają. Fears. Boicie się czegoś. Anger. Odczuwacie złość. You're not keeping Sabbath. To nie zachowujecie sabatu. You're only keeping Sabbath in fact. Zachowujecie sabat w oparciu o fakty.
You're walking in the nature. Spacerujecie sobie. You're running with your son. Biegacie sobie na przykład z synem. You know, you're having fun. I bardzo dobrze się czujecie. Jesteście zadowoleni. And your son says, "Oh, daddy, there's a deer." Wtedy syn mówi: "Tato, tutaj widziałem jelenie." There's a butterfly. Tutaj latają motyle. There's a raspberry. Maliny. Then you can say, wtedy możecie powiedzieć: God is giving us that raspberries. To Bóg tym wszystkim nas obdarzył. You know, this is wonderful rest. I to jest wspaniały odpoczynek. On Sabbath day. W czasie sabatu. So according to the your need. Tak więc według potrzeb. If you begin to do that kind of wonderful exercise with God. Jeśli będziecie wykonywać ćwiczenia fizyczne in w taki nature, cudowny sposób razem z Bogiem, you know, na łonie przyrody. Your mitochondria will increase in number. To ilość mitochondriów na pewno się zwiększy. You know why mitochondria increase in number? Wiecie dlaczego ilość mitochondriów może się zwiększyć? When there is need. Gdy pojawia się potrzeba. Can you guess? Czy możecie zgadnąć, dlaczego tak może się stać? Mitochondria also has. Mitochondria również mają. Genes. Geny. Yes. That's what scientists found out lately. To ostatnio odkryli naukowcy. Mitochondria also has the gene. W mitochondriach również znajdują się geny. So we scientists call mitochondrial DNA. Tak więc naukowcy mówią o DNA mitochondriów. That's why they respond according to the need. To dlatego one reagują według potrzeb. Yes, this is wonderful camp meeting. To jest wspaniałe spotkanie tutaj na tym kampie. I'm here. I love this place. Ja kocham to miejsce. I love every one of you. Kocham każdego z was. You know, I think I told Dr. Kuczek and brother Jankowski yesterday. Powiedziałem wczoraj doktor Kuczek i bratu Jankowskiemu. I think Polish women are the most beautiful women in the whole world. Że polskie kobiety są najpiękniejszymi kobietami na świecie. Fact or truth? Brat Jankowski pyta, czy actually, prawda, czy fakt? I put it this way to brother Jankowski. W taki sposób wyjaśniłem to bratu Jankowskiemu. How come I don't see any ugly woman in Poland, you know? Jak to się dzieje, że ja nie widzę tutaj jakichś takich whenever I go somewhere. Nie widzę żadnych brzydkich kobiet tutaj w Polsce. Then somebody told me. Wtedy ktoś powiedział mi, that there is a great Miss Universe came out of Poland, że z Polski pochodzi wielka Miss. But this is a beautiful country. To jest piękny kraj. Not just because you look beautiful. Nie tylko dlatego, że wyglądacie pięknie. I think your hearts are very beautiful. Ale wiem, że piękno ukryte jest w waszych sercach. And this beauty and the goodness. I to piękno i dobroć. And let us all have a truth. I ta cała prawda. And there will be a spark to our mitochondria. Niech to wszystko znajduje się w naszych sercach. A oprócz tego jeszcze dobrze by było, żeby każdy z nas posiadał tę iskrę Bożą. We have one more week of camp meeting to go. Tak więc będziemy tutaj spotykali się jeszcze. So let us have a full of sparks. I módlmy się o to, aby Bóg dotknął nas tymi iskrami. Amen. Amen.